Arek, za nami spotkanie z Piastem Żmigród. Trzeba przyznać, że warunki dziś bardzo trudne. No na pewno... Nie, to nie jest mój klucz. Do tego będzie. Nie, no na pewno rywal postawi dobre warunki. To solidny trzecioligowy zespół i wydaje mi się, że dobry sparring partner. Fajnie zagraliśmy też. Nie oddaliśmy płyty i dobrze wyszło, że wygraliśmy. Kilka sytuacji w pierwszej połowie, kilka okazji do strzelenia bramek niewykorzystanych przez nas. Jeszcze raz? Kilka sytuacji w pierwszej połowie stworzyli piłkarze Górnika, ale niestety piłka nie chciała wpaść do bramki rywala. No na pewno jeszcze nie ten etap, żebyśmy tak już patrzyli na to, że będziemy wszystko kończyć. Dopiero początek przygotowań, jeszcze to przyjdzie, to te strzały i to wszystko będziemy trenować w późniejszym okresie i na pewno będzie wpadać. No właśnie, końcówka już można powiedzieć wyraźnie dla was. Ostatnia akcja meczu praktycznie, udało się strzelić bramkę na 1-0. Cieszę się na pewno, że ta bramka w końcu wpadła, bo czekam też na nią już sporo czasu, ale ważne, żeby wpadało w lidze, a nie w sparingach. Mamy kolejny sparring, drugi sparring za nami. Pogoda dziś no, nie jest typowo piłkarska. Nie, na pewno dziś my poświęciło ten nasza pogoda na powiem, ale wiemy to, nie możemy narzekać, wiemy, że trenowaliśmy o jeszcze gorsze albo graliśmy na gorsze warunka na ten sam czas. Jest okej. Dobre murawy, to powiem o tym sztucznym, dlatego dzisiaj, tak jak mówimy, że wyniki na ten czas jest u drugiego planu. Najpierw dzisiaj było priorytetem znowu i cieszymy się z tym, że skończyliśmy mecz bez kontuzji. To jest trudny okres, trenujemy, powiem o wszyscy, nie tylko mi, Polkowice, ale wszyscy drużynie trenuje ciężko, żeby były przygotowane na ligę. I patrzyliśmy dzisiaj dużo, dużo pozytywne w naszej grze. Próbowaliśmy dać szansę wszystkim i mogę powiedzieć, że ty młody też tak pomalutku zabierał teraz, idzie, bo robią postępy, rozwijają się. To, co na dzisiaj mieliśmy, powiem, ten cel, myślę, może być realizowany. Mogło być wynik trochę wyżej, ale tak jak powiedzieliśmy, wynik jest od drugiego planu. Najważniejsze, że drużyna bardzo dobrze pracuje, naprawdę, i to się widać na boisku, że czy mamy te nasze filozofie, które chcemy grać. Dążymy do tego, staramy, żeby to poszyflować i prowadzić na taki poziom, jakby będziemy chcieli, żeby na ligę to być już gotowi. No właśnie, do rozgrywek ligowych pozostało nam jeszcze miesiąc, tak można powiedzieć. Przed nami jeszcze sporo grania, sporo gier kontrolnych. Nie, bo specjalne, tak mówiliśmy na ostatnim wywiadzie, że specjalne chcemy. Ja mówię, najlepszy trening to jest mecz. I właśnie staramy się znaleźć taki, wiemy, że dzisiaj też z rywalem trochę niżej, ale my staramy, żeby prowadzić parę elementów, poprawimy nasze grę, dać opakim o parę jeszcze dodatkowe takie opcje o granie, czy defensywne, czy ofensywne, przejście z ataku do obrony, przede wszystkim, które troszeczkę mamy jeszcze ten mankament, pracujemy na tym, dlatego, że my jesteśmy drużyną, która chce grać się z pressingiem i tak będą dążyć do tego, widzimy, że to przynosi ten poziom. Musimy jeszcze na tym popracować. Dlatego te mecze będę pokazywali, jeszcze w sobotę będę miał lepszy rywalom, powiem, wyżej ligi jak od Raopole. Będę pokazywał nas, gdzie są ten właśnie mankamenty, na czym jeszcze dodatkowo możemy pracować.